Będę chciał Państwu opowiedzieć o tym, jak mówić w kontekście seminarium, w kontekście pracy dyplomowej i komunikacji w nauce. A formuła jest taka, powiedzmy, nieco inaczej opowiadana. Nie wszyscy być może z Państwa macie tą długą praktykę uczelnianą. Ale w momencie, kiedy każde zajęcie są z rzutnikiem multimedialnym, to w którymś momencie to się nudzi. A zatem dla urozmaicenia, nie dlatego, żeby wrócić do średniowiecza głębokiego azjatyckiego, ale dla urozmaicenia, że można inaczej, ja powiem Państwu, dlaczego można to inaczej. Dawno, dawno, dawno temu, kiedy człowiek nauczył się mówić, kiedy tworzył pierwsze zbiorowości, całe życie toczyło się wokół ogniska, jako miejsca, w którym toczyły się opowieści. Chyba już wspominałem Państwu, jak bardzo ważny jest kontakt mówiony, kontakt człowieka z człowiekiem, to jest takie swoiste iskanie, nawiązywanie więzi, więc przy ognisku były najróżniejsze opowieści, taniec, rytm, muzyka i to wszystko było w takim jednym, niewykształconym kotle. Gdyby porównywać to do układów biologicznych, moglibyśmy powiedzieć, że jest takie kulturowe komórki macierzyste, niewyspecjalizowane, potencjalnie w każdym kierunku mogą się rozwinąć. Zatem zmierzam do tego, że cała komunikacja w nauce bierze się z naszych takich pierwotnych umiejętności kontaktowania się, opowiadania. Opowiadanie na seminariach ma nieco inny charakter i zaraz do tego dojdziemy. Być może do takich warunków czasami wracamy, na przykład na biwaku możemy wrócić te tysiące lat do tyłu i opowiadać, tańczyć, śpiewać, odgrywać teatr. Kiedyś to stanowiło jedność i myślenie naukowe również nie było czymś osobnym. Mitologia mieszała się z opowieścią, z poezją, z faktami, wiedza przekazywana była w różnorodny sposób, ale tak zaczynaliśmy przy ognisku z muzyką, z opowieścią. Do tej pory opowieści, ten kto opowiada, mówi, czuje się ważny albo jest w centrum uwagi, przynosi coś ważnego, tak jak jedzenie. Ale w miarę rozwoju społeczeństw, w miarę specjalizacji i tworzenia się zawodów z tego pierwotnego sposobu komunikowania się wyrosła i religia, i teatr, i nauka jako takie, więc wyspecjalizowały się współczesna metodologia naukowa i sposób prowadzenia seminariów gdzieś jest wyspecjalizowany. Różni się od teatru, różni się od literatury fikcji, mimo że miał te wspólne korzenie i w gruncie rzeczy dużo jest podobnego. W tym wszystkim gdzieś dochodzi internet i to, co moglibyśmy nazwać współczesnymi sposobami komunikacji. Pokazuje takie kontinuum od pierwotnego do współczesnego, sugerując, że bardzo to się zmieniało. Sposób prezentowania wiedzy, dochodzenia zmieniał się i myślę, że będzie się zmieniał. Dlatego nie warto zatrzymywać się na rytuałach, które już gdzieś okrzepły. Od na przykład jeszcze niedawno humaniści mają zwyczaj siadania i czytania z kartki w nawiązaniu do tego, co kiedyś się nazywało odczytem. Odczytanie tekstu. Wydaje się czymś dobrym, przygotowanie tekstu pięknie napisanego, a potem przeczytanie. Nie do końca jest to dobre na każde spotkanie, do tego Państwa będę chciał przekonać. A zatem nawet w opowieści, nawet w mówieniu możemy mówić o pewnej ewolucji kultury, zmianie. Stąd i elementy od rzutnika pisma, komputera, aż do takiego kamishibai. Ja Państwu postaram się powiedzieć, dlaczego tak to robię. Już wspomniałem, żeby nie było nudno, że byłoby inaczej. A jaka będzie przyszłość komunikacji? Trudno powiedzieć. Zmienia to się na naszych oczach. Być może hologram, być może osoby, które nie są obecne, włączą i obejrzą, albo u siebie w domu włączą przekaz holograficzny i będą mieli tak jak w tym wymiarze. Być może przy upowszechnieniu się doskonałej techniki tęsknimy za rękodziełem jako czymś wyjątkowym,
nieskopiowanym, niepowielonym. Myślę, że ta komunikacja przyszłości jest przed Państwem jeszcze do odkrywania. Spróbujmy odkrywać. Będę chciał Państwa namawiać, żeby na seminarium spróbować troszeczkę inaczej, nie tak jak zawsze. Jeśli Państwo jesteście po studiach kilkuletnich, to te seminaria mniej więcej wyglądały podobnie. Ktoś coś prezentuje mniej lub ciekawie, reszta udaje, że słucha i jakoś można od dzwonka do dzwonka przebyć. Nie, zachęcam Państwa do tego, żeby spróbować, bo jeśli nie teraz, nie spróbujemy, to kiedy? Teraz na pewno warto. Państwa wystąpienie trwać będzie powiedzmy 10 minut. Do tego zachęcam, żeby streścić swoją opowieść do 10 minut. Na wszystkich konferencjach jest to czas standardowy 10, 15, maksymalnie 20 minut. Niby długo, a jednocześnie bardzo krótko. Są oczywiście krótsze formy wystąpienia. Wspominałem o takich błyskawicznych prezentacjach 3 minuty albo prezentacja w windzie do minuty. Jak w takim krótkim przekazie zawrzeć jak najwięcej? Myślę, że to, co można zrobić, to wykorzystać od chociażby QR-kody albo inaczej. Tak opowiedzieć, żeby ona zainspirowała, tak jak zwiastun dobrego serialu, jeśli Państwo obejrzycie, chcecie pójść i zobaczyć więcej. Współczesna technika, myślę o internecie, o rzeczywistości rozszerzonej, daje zupełnie nowe możliwości i warto to spróbować. Zachęcam Państwa, żebyście eksperymentowali. Nawet jak się nie uda na zajęciach, tak jakbyście chcieli, to być może to będzie ten pierwszy raz, żeby udoskonalić i zrobić, ale przynajmniej na pewno spróbować. Nie tylko słuchać wykładów o tym, jak mówić, ale samemu spróbować, bo do tego za chwilę dojdziemy. Samemu spróbować. Żyjemy w czasach gospodarki opartej na wiedzy. Spotkania o takim charakterze sympozjum, seminarium odbywać się będą często. Będziecie Państwo uczestniczyli i z tej strony, i z tamtej. A zatem jeśli jest to coś powszechnego, to być może warto do tego się przygotować. Nie bez kozery narysowany jest stół z kawą i herbatą. Tak jak Państwu już mówiłem, sympozjum to syn, wspólny, pozyw, spicie. Spotkanie się przy stole. Stół jest takim elementem bardzo jednoczącym, wywodzącym się z Grecji, czyli pierwsze sympozja przy winie rozcieńczanym wodą i puszcie. Nawiążę jeszcze do pierwszej ilustracji z ogniska spotkania między ludzkimi. Z tego takiego pierwotnego sympozjum greckiego doszliśmy do sympozjów takich, jakie Państwo znacie. Po co na nie przechodzić? Po pierwsze po informacje, jeśli dowiecie się czegoś nowego. I to ten postulat, który był istotny przez kilkaset lat, staje się coraz mniej ważne, bo być może szybciej i łatwiej zdobyć można informacje przez telefon komórkowy. A zatem, czy jesteście w stanie zagwarantować nowe informacje, żeby ktoś chciał przyjść? Po drugie, przychodzimy z obowiązku. No, bo są zajęcia, bo szef każe, bo jest szkolenie i jak mnie nie będzie widać, to dostanę popręgnie, czyli przyjść, pokazać się, być może wymyślimy hologram, że hologram się pojawi, nie do odróżnienia od osoby rzeczywistej. A zatem to drugi powód, na który chodzimy, z którego przychodzimy na sympozja, to obowiązek. W końcu trzeci powód to zapoznać się z ciekawym problemem. I o ile w internecie łatwo znaleźć informacje, to problemy troszeczkę trudniej. Zatem ten trzeci powód być może będzie ważniejszy od tych dwóch pierwszych. Zapoznać się z ciekawym problemem. I w końcu czwarty to spotkać ciekawego mówcę. Państwo będziecie z tej strony i bardzo bym życzył Państwu, żeby na Wasze referaty, na seminarium czy na sympozjum przychodzono dlatego, że będą chcieli spotkać ciekawego mówcę i w to warto inwestować. Powiedzieć o ciekawym problemie i zrobić to na tyle interesująco, ciekawie, żebyście byli odbierani jako mówca na spotkanie, z którym na pewno warto przyjść. Drugie słowo, które się też często pojawia, to seminarium, tym razem z języka
łacińskiego, szkółka roślinna, coś, co się hoduje, a my jesteśmy w tej chwili na seminarium. W założeniach jest tak, że to ma pomóc Państwu wzrastać w dojrzewaniu do problematyki pisania pracy dyplomowej, jak i doskonalenia umiejętności, ponieważ żyjemy w epoce opartej na wiedzy, udział w różnego typu seminariach czeka Państwa wielokrotnie i jako słuchający, i jako ci, którzy przygotowują krótkie wprowadzenie do dyskusji albo dłuższe. Na pewno jesteśmy w czasach kształcenia ustawicznego, może inaczej, zawsze tak było, zawsze człowiek uczył się od urodzenia aż do śmierci, a teraz na powrót sobie przypominamy, że to szkolenie czy kształcenie ustawiczne również może mieć formy sformalizowane na studiach podyplomowych, studiach, kursach, spotkaniach, workshopach, webinariach i tak dalej. Zatem przechodzimy na seminarium i Państwo będziecie występowali z tej pozycji. Czasami mamy obawy przed wystąpieniami publicznymi, bo jest to kontakt z czasami nieznaną publicznością, wróg czy przyjaciel, jeśli wróg, to możemy się słusznie bać. A ja chcę Państwa przekonać do tego, że występowanie publiczne może być przyjemne, nawet przy obcej publiczności, więc przychodźcie wygłaszać z przyjemności, nie z obowiązku, że ktoś kazał, ale że jest to przyjemne. Jest odrobina stresu, bo każdy kontakt publiczny wiąże się ze stresem tym pozytywnym. Jeśli jest stres, to jest więcej adrenaliny, więcej wigoru i to jest już przyjemne. Są ludzie, którzy płacą duże pieniądze, żeby wspinać się po górach, skakać z bungee, czyli żeby adrenalinę mieć we krwi, a Państwo będziecie mieli to za darmo. Przychodzicie na seminarium, wygłaszacie swoje wystąpienie, odrobina stresu i nie trzeba jechać gdzieś daleko do Nepalu. Jak sobie poradzić z tremą? Bo ona zawsze gdzieś występuje i przy ognisku się tremujemy, zabrać głos. To jest tak, jak próbujecie Państwo opowiadać dowcipy albo opowiedzieć o czymś. Jeśli jest to wystąpienie publiczne, gdzie występujemy gdzieś na wzniesienie, nie tylko na ambon, ale na miejsce uprzywilejowane, wystarczą trzy głębsze oddechy, ażeby pokonać tremę. Ona nie będzie nam przeszkadzała. Przyjemność będzie wtedy, kiedy się przygotujemy. A zatem trzy oddechy, przygotowanie. Przygotować się warto już dużo wcześniej. Najwięcej czasu zajmuje przemyślenie nad konstrukcją, wymyśleniem scenariusza wystąpienia. Zachęcam Państwa do tego, żeby próbować, jeszcze raz próbować i patrzeć na to z różnej strony. Najlepiej dużo wcześniej zacząć się przygotowywać, nie na ostatnią chwilę. Mi również zdarza się przygotowywać na ostatnią chwilę, ale zawsze to wychodzi gorzej. Im więcej damy sobie czasu, tym lepiej, zwłaszcza im bardziej krótkie jest wystąpienie. Jeśli Państwo wrócicie z podróży, siądziecie w domu i czas jest nieograniczony, bo ciasto podane, wieczór długi, to można opowiadać byle jak, bo zawsze czasu wystarczy. Jeśli macie Państwo 10 minut na konferencji, to nikt wam więcej tego czasu nie da i te 10 minut warto wykorzystać z pożytkiem takim, jakim założyliście. Od czego zacząć? Od tytułu, który zwróci uwagę. Jeśli jest to konferencja, to tytuł jest czasami widoczny w programie. Państwo również chodzicie na różnego typu spotkania i sugerujecie się albo nazwiskiem mówcy, im bardziej sławny i z którym wiążecie nadzieję, że jest naprawdę wyjątkowy, tym bardziej zwraca uwagę. Po drugie, tytuł, czy jest to coś interesującego. A zatem pomyślcie nad tytułem, żeby pierwsze słowa kluczowe były na początku. Tytuł, on jest czasami wyprzedzany, jak Herold zapowiada na plakacie, że będzie taka, a nie inna prezentacja. Trzy pierwsze oddechy, zaczynacie i pierwsze 2-3 minuty maksymalnie to jest wstęp i zwrócenie uwagi. Czy warto słuchać? Państwo również, jeśli przyjdziecie na spotkanie, na wykład, te pierwsze chwile wzmożonej uwagi wykorzystacie albo na to, że warto słuchać, albo zajmiecie się zupełnie czymś innym niż
wypadałoby, aczkolwiek osoby dorosłe są na tyle dobrze wychowane, czy nie dają po sobie znać, że nie interesują się, kiwają głową, dzieci inaczej, u dzieci ta reakcja jest błyskawiczna, jeśli się mówią, od razu pokazują. Czyli tak, tytułem przyciągnąć, wstępem zachęcić do słuchania, a potem utrzymać uwagę aż do końca, poziom dostosować do mówcy. Jeśli potraficie Państwo opowiadać dowcipy, to je warto opowiadać, a styl dopracujecie. Po co ludzie przychodzą? Wspomniałem już, że przychodzą wysłuchać nowych informacji. A zatem, czy jesteście w stanie, zawsze będę Państwa zachęcał do tego, żeby wyobrazić sobie słuchacza, kim on jest, co on wie. Nie zawsze jest to wiadomo, ale starajcie się mówić do ludzi, a nie tylko w ich obecności. Nie. Tekst przygotowany w samotności, z własnymi wyobrażeniami, który potem odczytamy, niezależnie od tego, jaka jest publiczność, ale do konkretnego odbiorcy, łącznie z patrzeniem na odbiorcę, a nie w monitor. Czyli potrafimy przygotować informacje, których nie wiedzą. To raz. Ale tym, co najbardziej nas interesuje w wypowiedziach innych, to być może hipotezy, czyli coś, co nas pociąga, być może interpretacje. Bo na przykład wiadomo, że bocian przynosi dzieci, ale może interpretacja tego powszechnie znanego faktu może być zupełnie inna. Czyli interpretacja, wszystko wiemy, ale zupełnie inaczej możemy przedstawić. Być może problem, czyli nie mnóstwo informacji, a hipotezy, problemy, interpretacje tych samych problemów. Wrócę do tego żartu z bocianem i przynoszeniem dzieci. No, moglibyśmy powiedzieć, że interpretacja Kopernika na temat tego, co wszyscy widzą, była inna. To nie Ziemia krąży wokół Słońca, ale Słońce wokół Ziemi. Czyli niby wszystko to, co wszyscy dostrzegamy, ale inaczej interpretowane. Czyli interpretacje mogą być interesujące. W końcu, jak opowiedzieć? Na pewno nie czytać. Dlaczego nie czytać? Ja Państwu na początku pokazywałem ten rozwój komunikacji. Czytanie pojawiło się, jest na pewno ogromnym wynalazkiem ludzkości. Pozwala kontaktować się z zupełnie dalekimi ludźmi, niezależnie od wszystkiego. Możemy czytać Arystotelesa, mimo że on dawno nie żyje i na nas w jakiś sposób oddziaływuje. Ale czy pisze się w samotności, czyta się w samotności. Jeśli Państwo podróżujecie pociągiem, to lektura pozwala się wyizolować i czytamy własnym tempem, tak jak chcemy, bo tekst na to nam pozwala. Tekst, który Państwo napiszecie do odczytania, będzie inny, niż gdybyście napisali jako przemówienie. Przemówienie do odczytania będzie inaczej wyglądało. Tyle tylko, że na ogół nie potrafimy czytać, źle czytamy. Mówimy instynktownie od dziecka, a czytać się uczymy potem. Aktorzy ćwiczą dobrą dykcję, żeby czytać tak, jakby mówili. My na ogół tego nie potrafimy. Zachęcam więc Państwa do tego, żebyście nie czytali tekstu. Na pewno pamiętacie takie wykłady, gdzie ktoś siada przed monitorem i czyta. No, gdyby to było dla analfabetów, to fajnie, przynajmniej przeczytam. Większość jest jednak czytata i pisata, sama potrafi przeczytać z ekranu. Chyba że ktoś ma piękną barwę głosu, to wtedy można posłuchać jak Krystyny Czubównej i zachwytać się tembrem głosu. Zatem nie czytać, tylko mówić. Po co jest tekst, który chcemy przeczytać? Bo boimy się, że nie potrafimy zapamiętać. Zatem nie ta pamięć w postaci tekstu do czytania, tylko być może zupełnie inaczej. Mówić potrafimy z szybkością około 100 słów na minutę. Pisać potrafimy około 25 słów na minutę, więc słuchacz potrafi zapisać 1/4 tego, co powiemy. Chyba że nam zależy na definicji, tak jak średniowieczni mnisi, możemy im dyktować kilka razy, powtórzyć, żeby zapisać ważną część. Ważną treść, ale nasz mózg myśli z szybkością 600-1000 słów na minutę. Czyli myśli szybciej, niż jesteśmy w stanie powiedzieć i niż słuchacz jest w stanie zapisać. Zatem nie ma większego sensu w referacie, nawet naukowym,
mówienie z mocnym skondensowaniem faktów, bo i tak nie jest w stanie tego słuchacz zapamiętać wszystkiego, zapisać, a jeśli go potrafimy sposobem i formą zainspirować do naszego tematu, to będzie myślał z szybkością 1000 słów na minutę o naszym problemie, na przykład o mówieniu, a nie tylko 100 słów, które zostaną wypowiedziane, a więc mówić. Różne są sposoby pomocy do mówienia. Najlepiej być może byłoby całego wystąpienia nauczyć się na pamięć. Tak robili starożytni, ćwiczyli swoje wystąpienie na pamięć. Wyglądało tak, jakby mówili od niechcenia, wszystko było przemyślane. Na to trzeba jednak czasu, w tej chwili pamięci nie ćwiczymy. Rzutnik multimedialny może być swego rodzaju pomocą do przypominania, czyli on służy z ekranem nawet nam do przypominania sobie, o czym mieliśmy powiedzieć, ale niekoniecznie do czytania. Spróbujcie się Państwo w różnych sytuacjach, spróbujcie, do tego będę zachęcał na seminarium, ażeby sprawdzić, jak można przedstawić swoje wystąpienie i zapamiętać. Poszukajcie swojego stylu, swojej mocnej strony zapamiętywania. Jeśli Państwo piszecie notatki czy konspekt, to po pierwsze piszcie wyraźnie. Jeśli się napiszemy niewyraźnie, trudno potem odczytać i jest kłopot. Mogą być same słowa w formie konspektu. Jeszcze Państwu pokażę, jak to można było sobie radzić w różnych sytuacjach. Czyli mówmy tak, jak umiemy najlepiej. Jest to kwestia również aranżacji sali, która nie zawsze jest dobrze przygotowana. Zachęcał Państwa do tego, żeby mówić do ludzi. Bo raz, że mamy kontakt wzrokowy, widzimy, czy słuchają, czy nie słuchają. Widzimy, czy są zadowoleni, czy niezadowoleni. My dostajemy albo pozytywny sygnał, albo negatywny sygnał. Wtedy można warto wziąć to pod uwagę i skończyć. Jeśli czytamy z kartki, która jest położona na stole, podbródek jest nisko, a zatem siła głosu jest bardzo słaba. Jeśli podniesiemy głowę do góry, rezonans jest większy, łatwiej nam mówić bez większego wysiłku. Przy dużej sali będzie mikrofon. Warto również sprawdzić, nauczyć się z mikrofonem, żeby widzieć, jak sobie poradzić. Aczkolwiek mikrofon to jest problem, bo jedna ręka już jest zajęta. No, chyba, że gdzieś postawimy, to wtedy musimy stać nieruchomo przy mikrofonie. Jeśli pokazujemy coś na ekranie albo na tablicy, to niebezpieczeństwem jest to, że będziemy mówili do tablicy, odwróceni tyłem do publiczności. Jeśli mamy obrotami do ściany, nie widzimy, co się dzieje, to jest niebezpieczne. Może Państwo pamiętacie ze szkoły, co uczniowie robią, gdy nauczyciel jest zajęty pisaniem na tablicy. Nie wszystko to, co by było być może warte, żeby się działo. Mówcie do ludzi i zorganizujcie sobie przestrzeń tak, żeby ona była. Jeśli to będzie rzutnik multimedialny, to podgląd na monitorze laptopa, komputera, czy tak jak w dużych salach amerykańskich jest taki telebim, nie widać, publiczność tego nie widzi, jest tak jak w teatrze, sufle z odsłuchem, tak mają na ekranie dokładnie to samo, co za plecami. Tak, ażeby cały czas mieć kontakt wzrokowy z publicznością. Scenografia to również możliwość przygotowania sobie tego miejsca. Kamil Szybaj nie za bardzo nadaje się do dużej sali, nadaje się dla małej publiczności. Lepiej to by wyglądało w kawiarni, gdyby nie było tego stołu, byłby klimat no taki bardziej teatrzykowy wprowadzony, ale zawsze można sobie poradzić w każdej sali, jeśli jest możliwość aranżowania i wykorzystania potencjału sali, wykorzystania rzutnika multimedialnego, tablicy, papieru, albo i bez tych pomocy. Jeśli są wśród Państwa osoby, które mają kłopoty z mówieniem, no to wtedy warto posiłkować się obrazami wyświetlanymi. Jeśli mówicie pięknie, to można mówić i bez takich elementów. Są dwa takie momenty, kiedy publiczność słucha. Na początku i na końcu. Jeśli dacie znak, że podsumowując, na zakończenie, publiczność zaczyna się budzić. Uwaga, będzie koniec. Zdolność do zapamiętywania wzrasta. Zatem na koniec warto powiedzieć o podsumowaniu.
to, co było najważniejsze w naszym wystąpieniu. Tym elementem, który być może jest kłopotliwy i wzbudza strach, to są pytania z sali. Skończymy swój referat, jesteśmy na obcym gruncie i teraz mogą się zacząć pytania. Nie wiem, czy rzeczywiście Państwo obawiacie się tych pytań. Być może będą za trudne. Bo tak, wystąpienie ja mogę sobie przygotować, ale pytań nie jestem w stanie przewidzieć. One są groźne? Niekoniecznie. Po pierwsze, dajcie sobie Państwo czas. Pytanie można powtórzyć. Zwłaszcza na sali z mikrofonem, nawet warto powtórzyć pytanie, bo Państwo słyszycie, a sala nie słyszy. A zatem, jeśli powtórzycie pytanie, zyskujecie czas. Można nawet tak powiedzieć. Tak, jest bardzo ciekawe pytanie. Zyskujemy kilka sekund. Zajmujemy czas, nie ma ciszy, a my w tym czasie kombinujemy, szukamy odpowiedzi. Można powtórzyć pytanie. Cóż można jeszcze zrobić? Można poprosić o powtórzenie pytania. Czasami są osoby, które dużo mówią i w zasadzie nie wiemy, o co nas pytają. Jeśli poprosimy o powtórzenie z tego bardzo złożonego wywodu, okazuje się, że jest proste pytanie, na które potrafimy odpowiedzieć. Ale można zrobić inaczej, podać dalej. To znaczy, tak, na sali jest specjalista, który się tym zajmuje, może on by lepiej na to odpowiedział. Czyli zrzucacie na kogoś innego, tam profesor Jeksiński, on jest specjalistą, na pewno lepiej na to pytanie odpowie. Jeśli nie wiecie, no to można powiedzieć, nie wiem. Lub jeszcze inaczej, sprawdzę, nie pamiętam, prześlę mailem, w jakikolwiek inny sposób powiem. Czyli można poradzić sobie z trudnymi pytaniami, nie należy ich się obawiać. Ludzie na ogół są życzliwi. To była ta krótka opowieść o tym, jak mówić. Z wykorzystaniem różnych przyrządów postarałem się Państwu pokazać inną formę, troszeczkę zmodyfikowaną. Nie były tu ilustracje, były rysunki graficzne. Malowanie zajmuje sporo czasu, czyli na malowanie opowieści znajdzie Państwo dużo więcej czasu niż przygotowanie w PowerPoincie, więc nie zawsze mogę coś takiego zrobić, ale wykorzystanie notatek wizualnych, jak tu Państwo widzieliście, rysunków schematycznych jest zupełnie